Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. Kontynuujemy gierkę i kontynuujemy nasze misje. Dziś zajmujemy się skurwysynami zielonymi, wielkimi, czyli orkami. Wjeżdżamy tam do nich, ale najpierw wiedziałem, że pomysł z wejściem do celi to idiotyczny pomysł. Oliwier nie żyje i musimy tutaj porozmawiać z szefem wszystkich szefów chyba. I o im powiedzieć mu, że Oliwier to jebany idiota. Dobra, minęło 30 sekund, już 3 razy przeklinałem. Wszyscy czekają na ciebie i Olivera. Musisz się ogarnąć. Oliver nie żyje. Był na tyle głupi, że zechciał pogadać z orkiem w cztery oczy. A niby taki wielki uczony. Dobra, właś, bo trzeba zacząć działać. Ała, widzowie, ale se w koi zajebałem. Ała. A chciałem takiego lepsa sprzedać. Ło, cały skład jest, Gyros nawet. Jesteście tutaj, bo należycie do najlepszych z najlepszych na tej wyspie. Przypominam, że nasze spotkanie musi zostać utrzymane w całkowitej tajemnicy. Orkowie zajęli 5 strategicznych punktów na wyspie. Są to kolejno Wybrzeże Topielców, ale wszystko jest nie tak, niedaleko Winnicy Rity, Stara Latarnia, plaża przy Wielkich Bagnach i farma Bermara. Mam nadzieję, że ja wszystkie nie muszę od tego utrzymanie miasta odbijać. Stanie się bardzo trudnym zadaniem. Chociaż w sumie mogę, darmowe XP. Spodziewam się ataku z dwóch stron. Frontowego oraz wsparcia przez flotę od strony morza. Musimy zaatakować ich siły, póki są podzielone. Nie widzę jednak sensu w zmasowanym i bezmyślnym ataku. Stracimy przy tym mnóstwo ludzi, a niekoniecznie wiele zyskamy. Dlatego po konsultacjach z wami za najlepszą taktykę uznałem. Po utracie dowódców działania zielonoskórych staną się nieskoordynowane, czyniąc z nich łatwiejszy cel. Kurwa no. Muszę mieć tak, bo ja się boję, że coś zaraz się urwie. Punktach stale, tylko przemieszczają się z lokalizacji na dworze. Do lokalizacji. Zadaniem łowców. Co mi to da? No usłyszę przynajmniej, że coś pierdolnie i wybiegnę na dół sprawdzić. Gdy pojawi się informacja, że Herszt jest w obozie, będziemy atakować tylko ten konkretny obóz. Podzielimy swoje siły w grupy, z których każda będzie atakowała z zaskoczenia. Garros, ty i twoi najlepsi ludzie zaatakujecie latarnię morską. Nie macie ciężkiego opancerzenia, więc pod osłoną nocy być może uda wam się dostać na teren wysepki. Adelaide, nie no, sąsiedzi mnie zajebią zaraz, jak będą krzesło latać. To ciężki teren, ale z tego co słyszałem, wasi ludzie są przyzwyczajeni do brudnej roboty. Oktaw, tobie przypada oczyszczenie terenu w pobliżu Winnicy Rity. To by było pewnie tak, że w zależności, w której byśmy frakcji byli, byśmy szli razem z tymi ludźmi, tak mi się wydaje. Waszej obecności. Nie? Veigar, w lesie nieopodal Wybrzeża Topielców. Jestem przekonany na 90%, że tak by było. Orków jak ścierwojady. I wreszcie najważniejszy punkt, czyli farma Bermara. Ten obóz jest najlepiej obsadzony i zaatakujemy go po eliminacji wszystkich pozostałych. Atakiem będzie dowodzić gwardzista Euryk. Liczę, że kiedy zobaczą nasze poczynania, część wojsk ruszy wzmocnić pozostałe punkty. Nigdy tam nie dotrą, bo będziemy na nich czekać. W międzyczasie zajmie się gubernatorem Morisem. Aby ja mam okno. Postaram się być dla niego na tyle uciążliwy, by kupić wam jak najwięcej czasu. Tak, otwarłem okno i kurwa coś wieje, widzowie. A na dworze to chłopie, stresu tak. Czy ktoś tutaj prawo, lewo, kurwa. Zadłużają. Tak, coś mi tu lekko wieje przy otwartym oknie. Wyobrażacie cały? Coś tu wieje. O, posążek nosa. Trzeba się pomodlić i dać 100 sztuk złota. A. Kurwa niewdzięczny tej nos. No nic, dobra, to co mamy? Gadać z Gyrosem pewnie, nie? Czas pozbyć się orków z Archolos raz na zawsze. Powinienem porozmawiać z Gyrosem. Ta, no jasne. Dogadamy z Gyrosem, a może najpierw ze wszystkimi sobie pogadamy, co wy na to? Ja bym chciał najpierw ty, jak ty masz? Adelard. Co? Po rozbiciu przemytników dużo się o tobie mówi. O. Lorenzo nie może się ciebie nachwalić, a mnie przepełnia duma, że mam pod sobą tak dobrego wojownika. Nie masz pod sobą akurat tak dobrego wojownika, bo przecież ja służę pod tego. Chyba, że ty jesteś szefem wszystkich szefów. Możesz być, no. Jak leci?
Na pewno lepiej niż tym z In Extremo. A to śmieszne akurat było. Veigar. Odejdź przez... Kurwa, jak zwykle, straż miejska. Ech, lamusy, nawet się pogada się nie da. Dobra. Hej. Heroes. Słuchaj. Czy ujawnił się któryś z hersztów? Niedawno otrzymałem informację, że łowcy zauważyli jednego z nich na wybrzeżu topielców. Veigar, pokażcie choć raz, że rzeczywiście potraficie strzelać. Punkt zbiorczy macie w lesie niedaleko wybrzeża. Stamtąd wyruszcie. Mam również informację, że herszt przybył do obozu na bagnie. Adelard, pokaż wszystkim, jak walczy elita Araxos. Po prostu nie dajcie się zabić. A to z kim ja idę? Co myślisz o tym planie? Nie jest zły. Bez Corteza ci bandyci zamienią się w zwykłą zgraję dzikusów, pozbawionych organizacji i dyscypliny. Rozgromimy ich w kilka chwil. Tylko uważaj tam na siebie. Skoro jest ich liderem, to na pewno potrafi świetnie walczyć. Ty o Cortezie mówisz, debilu jebany? Ty o kim? Łowcy Gyrosa zauważyli dwóch orkowych hersztów. No nie, dobra, już dobrze. Dobra, jednak git. Mam się spotkać obok Seedbach z Veigarem i wyeliminować to zagrożenie. Druga grupa, dobra, czyli ja idę, mam się spotkać obok Seedbach. Obok Seedbach. Drugą grupę dostrzeżono na południowych bagnach. Dobra, obok Seedbach, to jest najważniejsze. Tam się mamy udać. Nie, to jest ciężkie, widzowie, ja nie umiem kurwa w nagrywaniu tych odcinków. Ja się zawsze, ja nie wiem, może mi słabo wychodzi, a może mi dobrze wychodzi, ja jestem zbyt krytyczny wobec siebie, jeśli chodzi o nagrywanie odcinków, ale mam wrażenie, że jestem turbo do kitu tym. Mimo tego, że się staram, jak tylko mogę, poddymiać, nie poddymiać, krzyczeć, nie krzyczeć, różne są odcinki, są takie spokojne i chillowe, w którym tylko gram w grę. Są takie, w których krzyczę. Są w takie, które słucham, czy mi zaraz nie zwieje połowy domu. Bo jest przypał. No są różne odcinki, a zazwyczaj mi się wydaje, są... kurczę, te średnie są właśnie, mi się tak wydaje. To jest problem. Tylko nie wiem, czy to jest mój problem, czy to problem faktycznie istnieje. Czy ja nie umiem nagrywania materiałów, czy po prostu... jestem zbyt samokrytyczny do siebie. Nie wiem, która to jest opcja. Dobra, kazali mi się spotkać obok Seedbach. Równie dobrze mogli powiedzieć gdzieś na terenie Araxos. To myślę, że tak samo byśmy się... Tak samo bym kurwa wiedział, gdzie oni się znajdują. Maven, co wy tu robicie, ty? Pilujecie sobie bombę? Nie, no nie wiem, gdzie oni się znajdują. Gdzie oni mogą się znajdować, widzowie? Tu ktoś jest. Rolf. Co szukasz? Co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. Gdzie są moje ziomy, ty? Mój ziomo, mój brat, ty. Obok Seedbach, ty. Niedobrze. Ale mam coś takiego jak przycisk zatrzymaj, więc widzimy się już na miejscu. Po prostu, kurwa, nie mogę ich znaleźć. Chowany został tutaj. Ekipowy, zrobiony. I schowaliśmy się w naszej nowym mieście, który kupiliśmy za 8 milionów złotych. Dobra, zaraz będę. Dobra, widzowie, ekipa składzik nasz został odnaleziony. Witam serdecznie, to chyba oni, prawda? Nie chcecie mnie zabić, prawda? Nie. To nosi. Jesteś gotowy? Wziąłem ze sobą najlepszych strzelców na Archolos. Orkowie nie mają szans. Lecimy. Nie twój optymizm. Za króla! Za Araxos. Jest szybka podróż. Przez ten las bym musiał zapierdalać. A, bo tu fajne rzeczy, jak orkowe psy były. No i dupa, widzowie. Ale co? Tak już mam wysoki poziom, nie oszukujmy się. Który ja mam poziom? 46? Kurwa, myślałem, że jest 20 albo coś takiego. Ty, to jednak faktycznie jest posiadany wysoki poziom. Nie, niektórzy w ogóle narzekają często, że o, ale wy jesteście słabi. Ojocie, kryńca.
Niektórzy, słuchajcie, narzekają, że tego, że nie potrafią wbić poziomu, nie? I pokazują, czemu nie, na przykład są w piątym rozdziale, bo ja sobie chodzę po grupkach czasem i oczywiście czytam tam, co się dzieje, prawda? I słuchajcie, czytam, proszę, żeby nie był zepsuty. Jest, dobrze. Działa, pochcząp. Sejfik. I czytam, a tam chłop już kończy piąty rozdział. Niczego tu nie znajdę. I ma 30 ataku, 30 zręczności i pisze tak. Dlaczego ja jestem taki słaby w tej grze? To jest zawsze bawi. Nic tu nie ma. Jest strasznie dużo ludzi, którzy narzekają, że po prostu są słabi w grze. A nie wiedzą na przykład, bo pierwszy raz może grałem w Gothica, nigdy wcześniej nie grali. Nie mają się żadnego pojęcia, że żeby być dobrze w tą grę, musisz kurwa wszystkie misje wykonywać. Bo w innym wypadku, jakbym nie wykonywał Vitoe misji na odcinkach, no i poza odcinkami, w ogóle nie robił misji w sensie, to by było, byśmy byli jak te ziomy kurwa. Teraz ja bym miał, słuchajcie, 20 poziom i orka kusnika by musiał zabijać przez 4 minuty, ty. Tak mi się to niestety, ale skończyło. Więc dobrze, że wykonujemy wszystkie misje. Moją drogą. No idźcie. Łe, wy... No nie, wy nie możecie umrzeć. Spokojnie, panowie. Idę na pomoc. No niestety, wam ziom opadł. Pewnie ja go nawet zabiłem przypadkiem. Poczekajcie, no. Trzeba pozbierać tu rzeczy, bo później będzie się narzekać. Nie no, czemu on takie słabe rzeczy wekuł? Piąty rozdział, a tam chłopy 30 damage dostatają. Nie wiedzą, co się dzieje w pierce. Nic tu nie ma. No nic, widzowie, idziemy dalej w takim razie. Zbieramy tutaj jeszcze rzeczy, ciężki, orkowy ten. Nie nic wiem, czy nie to ma. Jest coś nic warte. Nie, pewnie nie. Ale gros do grosa i będzie 2 grosze. Gituwa. Później 2 grosze i 2 grosze i... Jesteśmy bogaci, taka prawda. Dobra, najpierw frajerów. Najpierw zwykłych orków. Ty, ale ci naprawdę jesteście do dupy, panowie kusnicy. Ile on mi pół HP sprzedał jednym ciosem? Kurwa, dobrze widzicie? Wypierdalasz! Nie, no kurwo jebana! Zostawisz mnie? Ale spiłem dupę, widzowie. Nie pamiętam, ale tak napiłem, no, napięta jest płcia. Efekt, no nie chcę tego pić w takim razie, jak jest efekt i... Czy zapytajniki. Dobra. Ork Herst. A, czyli to szef szefów. No, to już by było ciężko chyba solo. Może bym dał radę solo ich rozpierdolić. Jakbym po jednym... No, myślę, żeby dało, tylko długo by to zajęło ogólnie. Tą farmę Bermara i tak dalej, nie? Żeby oczyścić. Bo tak myślałem, żeby iść tam oczyścić tą farmę Bermara, bo chciałem wykonywać... Ły! Statki orków, pochcam. Chciałem wykonywać te... misje chciałem wykonać związaną z tym duchem, nie? A tam nie mogę jakby przejść, bo to było tam za Bermarem. Bym musiał to oczyścić. Cieszę się, że nadal żyję. Ale widzę, chyba nie będę miał. Muszę sobie coś łyknąć na uspokojenie. Nie będę musiał... tego robić. Co ja powiedziałem? Nie będę musiał... No, tak. Mam nadzieję, że to zdanie, co powiedziałem, miał jakiś sens. Nie o czym mówiłem, skupiłem się na tym, co powiedział, już zapomniałem. Że tego, no wiadomo, widzowie. Nie wiem, co mówię. Nie pamiętam, ale nieważne. Mam nadzieję, że to zdanie, co powiedziałem, miał sens. My widzimy się za chwilę, no bo nie będę... A, zresztą, ja ciągle za chwilę, nie? Ja, widzowie, to taki jestem. Za chwilę, nie? Przerywam wam, ucinam te odcinki. Nie wiem, czy to fajnie, czy to nie fajnie. A może dobrze, że to ucinam te odcinki i nie biegam. Kurwa, już sam nie wiem. Brakuje mi trochę takiego gameplaya, żebyśmy sobie razem pograli w SIS. My sobie tu usiedli. Ja tu odpalam mapę, jak na początku było, tak bardziej, mniej tak przerywałem, no nie? Gadałem, po prostu sobie gadałem głupoty. Trochę mnie brakuje tego. Ja mam do tego seedbach. W lewo chyba, nie? Chyba w lewo. Więc nie wiem w sumie, czy przerywać. Czy sobie pogadamy na jakieś głupoty. Na pewno jest to, co o czym gadać. O, na przykład o ataku. Nie no. Dobra, bo to będzie giga nudy, jak ja tak będę nie przerywał.
A fajnie mi się gra. Jak sobie chodzę po lesie, ja lubię ogólnie chodzić sobie po lesie w tej gierce. Super mi to sprawia przyjemność. Ja normalnie to... Często jest tak, że ja, słuchajcie, przerywam. Przerywam odcinek, bo muszę gdzieś dotrzeć. Ja na przykład mija pół godziny, bo ja pół godziny w lesie spędzam. Chodzę tu, tam, zbieram se expa, zabijam se potworki. No to w sumie się nie dziwię, że mam taki poziom. 36 poziom. Z jakimiś gigakoksami. Co się dzieje? Spokojnie. A drugi się zbugował, no nic. Dobra, idę go widzowie dobić. Widzimy się w silbach. Dobra widzowie, witam, wracamy. Jesteśmy chyba przy nich, tak bym strzelał. To jest to miejsce, do którego mamy się udać. Jest to południowe bagno. Co ciekawe, przez jakieś 20 minut krążyłem jak debil po... Nie po 14, tylko po 10, czyli mglistych moczarach, myśląc, że to tam mam się udać. I taka ciekawostka, znalazłem tam Fabio, znaczy nie znalazłem właśnie tam Fabio, a powinienem go tam znaleźć, prawda? Bo on tam pracował przy bagiennym zielu, ale już go tam nie ma. Nawet Marvin coś powiedział, typu, cholera Fabio, gdzie wzięłeś swoich ludzi, albo coś takiego. Pewnie będzie z tym związana jakaś interakcja w przyszłości. A teraz czas przeprowadzić szturm numer 2. Adelard. Tam Adelard. Jak wygląda sytuacja? Teren nam nie pomaga. Ciężko się tu przemieszczać. Nie, Adelard. Kluczem do zwycięstwa będzie się, jak najdłużej poprzeł. Pozostanie niezauważonym. Jeśli ich zaskoczymy, być może dożyjemy jutra. No przecież ja ich ostatnio prawie zabiłem. Chodź, tylko miałem zepsuty save, to jest pierwsza sprawa. I jeden szaman mnie rozpierdolił. Wtedy. Tak to bym zwyciężył. I musiałem od nowa, to mi się nie chciało. Coś gadasz, 15, to sobie na silku poradzimy. Ej, serio, to z bobki są, no. A teraz jeszcze mam 3 razy lepsze tego, 3 razy lepsze eku. Jakbyś mi jeszcze, kurwa, nie wchodził w moje strzały, to by było zajebiście. To mnie najbardziej wkurza. To jest tak nietaktyczne. Nie da się tutaj taktycznie strzelać w rywala, bo się zachodzą. I w tego. Tam gdzie chcesz strzelić. Pole widzenia zasłaniają. O kurwa, jak on zgarnął na siebie zgraje. Nie no, ja tu nic nie zrobię, bo ja nie mam miejsca. Nie mam jak. Dobra, wy się wypierdolcie lepiej. To będzie nawet lepiej, jak wy się wyjebiecie. Tylko Adelard, mam nadzieję, że się nie wyjebiesz. Ty chyba nawet nie możesz się wyjebać, na szczęście. Lecimy dalej. Czyścimy to od buta. Uciaciacia. Oj, może znajdziemy tego. Ulumulu. Piękne czasy. Kurwa, ale dwie elity na mnie? Poczekaj, no. Czemu dwie orkowe elity na mnie się rzucają? Jeszcze jedną ciekawostkę mogę wam widzowie powiedzieć. To jest taka ciekawostka, że te statki, one zawsze tu były. Tylko są pod ziemią. Były po prostu pod ziemią. Chowane. Pod mapą, ale zawsze w tym miejscu. Taka ciekawostka. Mission complete. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak ciężką walkę. Orkom nie można odmówić zacięcia i waleczności. To prawda, ale nie mogli się równać z elitą Araxos. Nie mogli. No i wszystko. Ja sobie teraz widzowie zbieram. Widzimy się w mieście. Herc południowych bagien nie żyje. I co teraz? Muszę z powrotem wrócić do miasta, tak? Tak mi się wydaje, bo miałem się bagno czyste. I a jeszcze zauważyli dwóch Pierwszy z nich na wybrzeże topielców? A nie, to ogarnęliśmy, nie? I drugo, dostrzeżono północne bagna, południowe bagna. No to wszystko git teraz, więc chyba misja miasta jest zrobiona. Więc widzowie, ja tu się nic ciekawego już nie będzie dziać. Nie ma czego. Będę po prostu zbierał wszystko, co z nich zostało. Więc widzimy się, jak będziemy robić kolejny szturm pewnie. Znaczy w mieście najpierw pogadać. Widzowie, zważywszy, że jesteśmy na tych bagnach, to pomyślałem, że tutaj się teleportnę, nie? Bo tu jest taki teleport i będzie dużo szybciej. Ale przypomniało mi się, że mamy też do wykonania zadanie, które nazywa się Król bez Korony. I najpierw muszę
przedstawić Cortezowi warunki kapitulacji i zażądać natychmiastowego ich przyjęcia. Reszta oddziału dołączy do mnie później, atakując przystań z dwóch stron. Niestety, ale wydaje mi się, że Cortez w tym odcinku również upadnie. Gdzie kurwa sama abordaże i szturmy, ty? Jak my to samą wyspę przejmujemy dzisiaj? Nowy król tego, Archolos, Marvin. Marvin the First. Marvin spragniony? Nie, chodziło, że Marvin pierwszy. Ale może być spragniony. Marvin the First. gdzie jest Cortez? Bo ja muszę z nim z Cortezem pogadać. A, ja wiem, gdzie jest Cortez. On w tej swojej tej jest. Na tej arenie. Też czuję, że on nie bez powodu jest na tej arenie. Też czuję, że my tam przyjdziemy, ja mu przedstawię warunki kapitulacji, on powie: co ty kurwa do mnie powiedziałeś, gnoju? I w nam jest mieczem wyskoczy i niestety zabijemy go on. Na tej arenie. Albo na szczęście przynajmniej na tej arenie i nigdzie nie będziemy musieli, nikt nas nie będzie gonić. Jak kogo moje oczy widzą? Obiło mi się o uszy, że i cała tutaj przystań nie będzie chciała mnie zabić. I narobiłeś sobie przy okazji sporo wrogów. W czym może ci pomóc stary dobry Cortez? Szukasz schronienia? Midzi, wyciągnij broń. Przyszedłem zaproponować schronienie dla ciebie. O. Mam dla was warunki kapitulacji od Rodericha. A co tam było napisane? Doskonale wiesz, co ci odpowiem. I twoi pracodawcy także doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Więc podejrzewam, że jesteś tu w zupełnie innym celu. Może darujemy sobie ten bełkot dla skrybów i porozmawiamy jak prawdziwi mężczyźni. Cortez. Mogliśmy to ogarnąć. Gin! Ej, czy to był Co się stało? To was czeka, jeśli się nie poddacie. Przybyłem tutaj, by złożyć wam wszystkim propozycji kapitulacji. To was czeka, jeśli się nie poddacie. Przychodzisz do naszego obozu. Zabijasz naszego kapitana i oczekujesz, że będziemy z tobą rozmawiać? Ale to on mnie zaatakował. Zastrzelimy cię, zanim się zdążysz ruszyć. Ma trochę rację. Czy chcecie umierać za to miejsce? Czekaj na odpowiedź. No pewnie chcą. Na wyspie pojawią się kolejne oddziały orków. O. Jestem mistrzem tej areny i zabiłem Cortera, teraz ja tu rządzę. Znacie mnie i wiecie, że można mi zaufać. Może najpierw to. Na wyspie pojawiają się kolejne oddziały orków. Nie jesteście tutaj bezpieczni. Mieliśmy już tu jednego orka. Poradzimy sobie z kolejnym, jeśli będzie trzeba. Znacie mnie i wiecie, że można mi zaufać. Moritz wspomniał, że mu pomogłeś. Większość chłopaków mówiła, że zawsze walczyłeś uczciwie. Dobrze, kilka osób ci ufa, ale to nie znaczy, że nagle się poddamy, bo tak nam powiedziałeś. Jestem mistrzem tej areny i zabiłem Corteza. Teraz ja tu rządzę. Myślisz, że możesz nas zastraszyć? Jesteś tutaj sam. Możesz sobie być i mistrzem całej areny, ale nie jesteś odporny na bełty. Wcześniej mistrzem był Ben. W walce nie miał sobie równego, ale myślisz, że ktoś by za nim poszedł? Siła to nie wszystko. Powiedzmy, że masz naszą uwagę. Co jest w tej propozycji kapitulacji? Ujdziecie z życiem, ale za cenę swojej wolności. Zostaniecie zesłani do kolonii górniczej w Korinis, by kopać magiczną rudę dla króla. W bardzo... zamian za to zostanie wam zapewnione bezpieczeństwo, jedzenie i dach nad głową. Wygląda na to, że nie mamy większego wyboru. Nie pozostało nam już wiele do stracenia, a żaden z nas nie zamierza umierać dla kawałka ziemi. Poddajemy się. No wiecie, oni i tak o tym wiedzieli, nie? Chyba to nie nasza sprawka, że oni wiedzą, nie? Oni po prostu wiedzieli, my od stasy 60 nie jesteśmy chyba. Chyba oni wiedzieli o tym, że wcześniej o tej przystani. I po prostu teraz robimy atak. A może to ja im powiedziałem, kurwa. Nie wiem. Jak nie powiedziałem, to dobrze, że tu jestem, bo jakby negocjuję z nimi, chcę dla nich dobrze. Ale jak to ja im powiedziałem, to kurwa. Marvin, takim i takim. No śmieciem jesteśmy, Marvin. Odek. Kto by pomyślał, że uda ci się zabić Corteza i jednocześnie przekonać te szumowiny do kapitulacji? A przez wszystko bez interwencji straży czy gildii. Wygląda na to, że wilk syty i owca cała. Świetna robota, chłopcze. Nic dziwnego, że zaszedłeś tak daleko. Jaki jest dalszy plan?
Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak posprzątać po tobie. Sprawdzimy to miejsce od góry do dołu. Z pewnością mają ukrytych tutaj sporo kosztowności i innych łupów. Wszystko to musi trafić do miejskiego skarbca. Upewnimy się też, że ci wszyscy przestępcy dotrą bez żadnych przeszkód do miejskich lochów. Jeśli chodzi o ciebie, to możesz wracać do przełożonych, by zdać raport. W mieście czeka na ciebie z pewnością pokaźna nagroda. Nie podoba mi się to. Dobra robota, Marvin. Chujowa robota. Żałuj, że nie widziałeś ich zaskoczenia, kiedy weszliśmy im na plecy. Kurwa, ale się źle czuję, widzę, że zrobiłem tą misję. Idioci. Nie docenili tropicieli. Łe, ale tu moje ziomy były. Mój ziomo Oscar. To w porządku chłopaki byli, no strasznym fiutem jestem. To sam. O, jest Oscar. Straszny dick ze mnie. Nie chciałem robić tej misji, nie wiem po chuj ją zrobiłem. Teraz jest mi kurwa fest smutno. Nie chciałem zabijać. Cortez to też spoko. Nie no, Cortez to akurat. Nie no, taki no. Twardy było. Ale. Ty, to znaczy, że ja mogę wszystko opierdolić każdy kufer w tym mieście? Chyba właśnie to oznacza. A zresztą w sumie opierdoliłem i tak pewnie każdy już kufer, jaki można było. Prawda? Nawet pewnie ten opierdoliłem. Szkoda naszych ziomów, nie? Szkoda Oscara i tak dalej. To mi akurat sadek trochę jest. Trochę akurat odnośnie tego smutek. No jakbym miał wybierać, to w sumie co bym wybrał? Nie wiem co bym wybrał. Jest jak jest, widzowie, idziemy. Nie jest to gra, która moralnie... To tak sobie RPG. Nie wiem właśnie, czy powinienem... Bo normalnie to bym nie wykonał tej misji, ale... Wydaje mi się, że chcę ukończyć grę na 100%, no. Jeżeli gra by mi dała wybór teraz, czy ich puścić wolno, czy nie, no to... To bym ich puścił pewnie. I jakby powiedział, nie atakujemy. Mają za dużo oddziały, albo coś takiego. I Corteza bym zabił. Bo akurat Cortez taki średni. Ale wszystkie inne ziomy tu nawet okej. Chociaż w sumie szumowiny. Dobra, nie wiem, widzowie, co bym zrobił. Idziemy do miasta. Składamy raport. A komu ten raport mamy złożyć? Dumy? Król bez korony. Złożyłem i stanowi raport z tego, co się wydarzyło na arenie. Pora wracać i wykazać dobre wieści. Komu? Komu dobre wieści? Lorenzo. Bo to on wyznaczy mnie do zadania zapewne. Chodźmy. No liczę na jakieś 2000 golda przynajmniej. Odbiliśmy całą jebaną przystań. Lorenzo tak powinien. 2000 golda i dożywotni lodzik codziennie o 7 rano. Jak da mniej, to odchodzę z tej gildii kupieckiej. Coś słabo płacą. Słuchaj. Hej. O. Przystań Łotrów oficjalnie przestała istnieć. Co się stało? Słyszałem o powodzeniu waszej misji w przystani. Detronizacja dostałem. Osiągnięcie. Nie udało wam się tego dokonać. Najważniejsze, żeby niektórzy naprawdę powinni wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. 13,9% graczy odblokowało to osiągnięcie. Mam nadzieję, że to zapewni nam kilka miesięcy bez żadnych prób konfiskaty naszych okrętów. To jednak nie należy do twoich zmartwień. Wróćmy do tego, co dotyczy ciebie. Twoja praca dla gildii kupieckiej Araxos na przestrzeni ostatnich tygodni była nieoceniona. To dzięki poświęceniu twojemu i wielu innych najemników nasza organizacja może przetrwać w tych trudnych czasach. Jako przedstawiciel wszystkich zrzeszonych kupców chciałbym przyznać... Kurwa, to krzesło. Jebać to krzesło, widzowie. ...protektora gildii kupieckiej. Od tego momentu odpowiadasz wyłącznie... To spierdolę. Przyjmij ten podarunek jako symbol twojego statusu. Co dostałem? Łuk obronny Araxos. Jo, się kręcę. I teraz tak, chciałem zakończyć naszą współpracę. O, jaki łuk? No ale ty mi dajesz taki syf, kurwa? Ale niby się mi pukował, ale ty. Ale i tak gówno strzela, no. Lorenzo, kurwa. Się postarał lepiej, a nie. Nie, no taki łuk mi daje. Teraz 7,5 koła, to mi łuk też za 7,5 koła? Kupiałeś do reszty? Dobra, musimy jeszcze komuś zdać raport, nie? Czyli wydaje mi się, że idziemy na... do samego portu.
I tam do tego domu, gdzie przesiaduje gwardia królewska, i mówimy: dzień dobry, dwa obozy już padły. Z tego co wiem, zostaniemy wysłani na dalsze załatwianie spraw obozowych. Czyli moja pierwsza teoria o tym, że. Dobry pan. Nie, no, nienawidzę tędy przychodzić. Strasznie mnie zaczepi ta szmata. Nie mogę jej zabić, bo strażnik mnie zaczyna bić. Czyli moja teoria niestety o tym, że to jest tak, że w zależności od tego, w jakiej, czy jesteśmy w gildii, czy byliśmy z Gyrosem, czy jesteśmy z tym Abelardem, to idziemy na inne misje wykonywać, to niestety poległo w gruzach. Fajnie by tak było, ale też jednocześnie rozumiem, że jakby oni tak zrobili, to byśmy jednocześnie stracili to, ten cały teraz wątek, który idziemy, nie? Pewnie chcieli tak zrobić, tak bym zgadywał, bo tak jest napisane. Cała ta misja jest tak w miarę napisana pod to, że właśnie na to wygląda. Natomiast pewnie w ostatniej chwili zrezygnowali i postanowili dać nam pełen obraz tego, jeszcze więcej rozgrywki. Czy ja tutaj mam ten raporcik zdać, panowie? Witam. Komu tu? Tobie? Na pewno lepiej. Nie tobie? Pozbyliśmy się orków na bagnach i wybrzeżu topielców. Przybywasz w samą porę. Orkowy przywódca pojawił się niebezpiecznie blisko winnicy Rity. W tunelach. Oktaw, wiem, że zawsze nosiłeś ten miecz tylko dla ozdoby, ale przyszedł czas, żeby nim pomachać. Spokojnie, nie stępi się. Zbierzcie się w okolicy małej winnicy i zaatakujcie, póki się nas nie spodziewają. Czas ataku na starą latarnię również nadszedł. Wyruszam natychmiast, ale jeśli chcesz najpierw zająć się hersztem w winnicy, to mogę poczekać. Okej, możemy sobie wybrać. No dobra, czyli do winnicy Rity. Myślę, że kurwa postarałbym się do końca... Wow! Co to macie za wino rozlane na ściany? Co to się działo? O, a ty kowal, hey, ty. A możesz mi coś wykowalić? Nie, możesz. Kurwa, wykowalić ty. Co za słowo w ogóle. Dobra, do winnicy Rity, z której de facto chyba przybyliśmy, tak? Bo ja tam chyba przed chwilą byłem. Winnica Rity, no. Byłem w winnicy Rity i później z winnicy Rity udawałem się na bagna. Mogłem się bezpośrednio tym teleportem udać, byłoby pewnie szybciej, ale nie do końca zdawałem sobie sprawę, w jakim miejscu znajdują się tutaj nasze ziomy. Mój ziomek? Nie, to jakiś... Mój ziomek? Chyba tak. Dobra, winnicy Rity. Ziomo, mój brat. Gra, gdy ze mną najlepszy ziomek. Dobra, i teraz musimy znaleźć jakieś kurwa tunele i... tego Oktawa, co tu będzie czekał. Czy to jest tunel? Niedaleko winnicy? A nie, ja wiem, gdzie jest tunel niedaleko winnicy. Tak na 90%. Ręki sobie uciąć nie dam, ale wydaje mi się, że wiem, gdzie jest tunel, a może i chuja tam wiem. Nie no, to by było chyba... na hitka padają. Nie, to chyba... Nie wiem, gdzie mam iść. Bo myślałem, z początku myślałem, że trzeba iść tam na bagna i pole... A dobra, to wszystko. Chyba dobrze jednak myślałem o tych tunelach. Także tu i po lewo i tam będziemy musieli. Dobra, Oktaw. Hej. Myślisz, że wyjdziemy? A pomyślałem, że to później będzie za daleko. To najlepsi wojownicy na całym. Nie, widzisz tego człowieka tu? Jeśli dasz się to najlepszy gracz. To będzie to wyłącznie i też wojownik w tej grze. Wiesz, jak zmotywować człowieka? Do ataku! Abordaż na kurwy. Gdzie oni są niby? No tam dalej, no. Tak jak myślałem właśnie. Było tak myślane normalnie. Właśnie, że tutaj. Bo pomyślałem, że to za daleko jest. To już bardziej by było nazwane... tunelami koło miasta, koło tego. Koło miasta. Koło bagna, a nie koło tego. Koło winnicy Rity. Ale jednak. I co ty tak kurwa szybko tu się zgadzać? No tutaj, nie? Ta. Jakie kurwa szósty zmysł zgadywania. Skąd my wiemy wszystko, że oni się tu znajdują?
O kurwa, ty. Pomocy. Trochę. Nie. To weźcie kurwa, te hitki zgarniają się za mnie. Jesteście usesami jebanymi. Wy przyjmujecie tego hity, a ja ciacham z daleka. Prosta piła. Och, szaman. Kurwa, syn, co podpala. Dobra, trafiłem, cyk, trafiłem. Najpierw zabiłem naszego, ale to nie ma znaczenia. Kurwa, drugiego naszego zabiłem. Jeszcze trafiłem trzeciego naszego. O, czwartego naszego? Nie wiem, że Octav wpadł. O kurwa, i co teraz? Ty, no padł. Aha. I co my teraz robimy? To ja kurwa teraz robię, jak ja jestem solo na wszystkich. A nie, Octav, jest bohater. Atak kurwa. I mój ciosy. A nie, a ty wstałeś. Co tu się stało kurwa? Pomóżcie mi, bo mnie Orkelita atakuje. On jest jakiś dojebany FS. Ja dostałem jakiś łuk zamiast kurwa solidnej zbroi od tego Lorenzo, coś kurwa chuja zna. Dawaj atak, nie mieszem, tylko tym łukiem. Przyjmuj ciosy. O kurwa, to żeśmy przyjęli, dobra. Czyli teraz Octav już naprawdę nie żyje, tak? Czy to on się tu zwija z bólu? Moja głowa. To ty się... Tak, to ty? Octav? Okej, okay. Rozumiem. A, bo ja tylko... to znowu go kurwa postrzeliłem. Bo problem jest taki, że szamani orkowie nie są w stanie go zabić, tylko ja jestem. Czy zabić też nie jestem właśnie. Żebym nie padł. Dobra. Super, żeśmy sobie poradzili, Octav. Elegancka robota. Przeciwnicy pokonani. Możemy wracać jako zwycięzcy na tarczy. Nie. Ten ich przywódca to był kawał sukinsyna. Tak. Ale ty, Marvin, w życiu nie widziałem, żeby ktoś walczył z taką determinacją. No, dzięki. Dziękuję. Ty również nie dałeś im szans. Wracam do reszty. Nie dał im szans. Może nie się dał. Jeszcze na coś przydam. Wtedy przekimał całą bitwę. Nie mieli szans spróbować. Nie dał im szans. Dobra, widzowie. Także kolejna lokalizacja ataku teraz. Widzowie, a więc jesteśmy na miejscu ostatniego na dzisiaj ataku, czyli ataku na tutaj, jak to się nazywa? To co pokazuje drogę, że nie pierdolność skałę. Hej, Giros. Masz jakiś plan, tak. Jak dostać się do latarni? O tak, Giros. Przed chwilą zajęliśmy się ewakuacją fajne imię dla psa. Poczekamy aż zapadnie zmrok i pożyczymy Giros, jedną tak. Z ich łódek, by dostać się na drugą stronę. Musisz być w pełnej gotowości. Walka rozpocznie się dokładnie w momencie, w którym zejdziemy na ląd. Świetnie. Bierzmy się do pracy. Nigdzie nie muszę spać, elegancko do nocy mi czeka. O, od razu jest bitwa. Dobra, może być tak, no. Czemu by nie, ale kurwa skaczą. To najpierw herszta i elitę trzeba rozpierdolić, pół. Dobra, na szczęście teraz mi połowa kurwa tych postaci nie wchodziła w tego, w drogę, więc jest git. Tak to ja sobie radzę. Giros niestety jest kurczę trochę... Ty, trafi... Uuu, Giros... Nie? Czemu zawsze nam powierzają najgorszą robotę? Giros to jednak jest kurwa szef. Wolałbym atakować na bagnie, niż na tej cholernej wysepce. Wierz mi, tam było równie ciężko. Może masz rację. Zostanę tu i rozejrzę się. My tu jeszcze mamy przy okazji skarb. Co do reszty hersztów. Tu jest kurwa skarb. Wróć na łódkę? Nie, zostaje tu. Bo tu jest słuchajcie, skarb. A nie wiem, gdzie go znajdę. Ale jest taka mapa, którą posiadamy, patrzcie. Ja już miałem tu kiedyś przyjść, ale jakoś się zapomniałem kompletnie o tym. Patrzcie. Nie? To wygląda jak to, nie? Więc raczej tutaj znajduje się tak zwany skarb. Co się w nim znajduje? Czy ja go będę widział w ogóle? Ja go odnajdę, ten skarb? Nie wiem, ale spróbujmy. Może będzie coś tam ciekawego. Jakieś parę monet, chociaż już powoli jest koniec tej serii. Jednak czyścimy orków, wydaje mi się, że już powoli kończymy, niestety, serię z Goticzka. To i tak zawsze może do monet się przyda, może jakieś coś mega legendarnego będzie. Gdzieś tutaj, nie? Oj,
Tutaj? Tutaj? Kurwa. No tutaj nie widzę. Ale. Mogę z pochodnią w wodzie płynąć? Ale realizm. Boxchamp. Może to tutaj? Poczekaj, jeszcze. O kurwa, nie chcę ściągać miecza. Daj mi tą mapę. Chyba, że ja sobie nie mogę pod my klikać. Za każdym razem tego. Tej mapy. No jest to ewidentnie po prawej stronie, ale chyba wyżej widzowie. Bo aż tak nisko nie mogę niestety pochodni w tym. W wodzie. Płynąc z pochodnią. Chociaż w sumie to by się pewnie dało, jakbyś tak trzymał i po prostu płynął. Nie dałoby rady. No to jest na bank ta wieża. Nie ma co się oszukiwać, że to nie jest ta wieża. No to jest ta wieża na 100%. 200% nawet. I teraz tak, nie mapa. Jeszcze raz to. Jest to kurwa gdzieś tutaj. Coś takiego. Co się stało? Lagowało mnie coś. A to oznacza, że mogę się wczytać ta. Wczytać się mógł skarb. O coś takiego. No za tym to raczej nie było. Kurwa nie wiem widzowie. Gdzieś tutaj powinno być. Ta. Ale coś nie ma. Na bank widzowie, jest 41 minut. Kurwa, ja nie chcę przedłużać tego odcinka tak długo. No tu gdzieś powinno być. Jeszcze raz. To jest to na 100%. No, ewentualnie to niżej tu. Ale to już takie max. I na spokojnie, żeby nie skoczyć jak wcześniej. Kurwa, nie da się tak. O, udało się. I co teraz? Skarb? No chyba coś tu nie ma tego skarbu, widzowie. Chyba zostaliśmy, kurwa, oszukani. Może muszę na przykład użyć łopaty albo kilofa? Czekaj, a użyję łopaty, ty. Ale by była heca, jakby się udało. Czekaj się. Łopata, mam. Pa. Da radę? Mam coś? Skarb? Brak skarba? Nic. Kurwa, nie chcę musić szukać, co łopaty. A zepsuła mi się łopata. Ojej, dobra. Do widzowie. Widzimy się z powrotem, jak wrócimy zdać tutaj relację szefowi. Dobra widzowie, jesteśmy w mieście, jesteśmy zdać relację. To co mnie zastanawia, co to kurwa jest? Zrzyk jakiś? Może to widziałem w poprzednim odcinku, no nie? Czy tam w tym samym odcinku, a na samym początku. I mówię, co to jest widzowie, ale widzę, że to tam dalej prowadzi, tego już nie widziałem. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje z tym żygiem. Co to kurwa tu się dzieje? Co tu tak zażygał? Ród, ty tak zażygajesz wszystko? Nie, niby to prowadzi chyba dalej. Tu nic nie widać? Nie wiem, kurwa. No, ten ród się tak dziwnie podejrzanie zachowuje. Jak na moje. Dobra, wracamy, zdajemy relację. I robimy, przeprowadzamy atak na farmę Bermara. Jeszcze w tym odcinku, więc trzeba to fastem zrobić widzowie. By skończyć w tym odcinku, jeszcze przeprowadzić atak. Żeby tak nie zostawić chamsko w połowie odcinka. Chociaż może być ciężko, to raczej sobie w miarę szybko poradzimy. Co się dzieje? Słuchaj, wszystko good i gotowa. Gdzie są wszyscy? Nadszedł czas, byśmy odzyskali farmę Bermara. Nie wiem, jak długo pozostali dadzą radę odcinać farmę od posiłku pod starym wiatrakiem. Liczyłem, że reszta dołączy do nas. Sorry, nie ten przycisk widzowie. Mają swoje role do odegrania. Nie bój się, Huxley idzie z nami. Dobre i to. Widzimy się na miejscu. Dobra, gdzie mamy się spotkać? Nasze czas na odbicie farmy Bermara. Nie będzie łatwa misja, gdy już będę gotowy ma się spotkać z Eurikiem pomiędzy spalonym młynem a farmą. Ja pierdolę, no ja tam przecież... I co wychodzę? Prawo, lewo. Tu zajście mi za 20 minut szedłem, później muszę stąd wyjść, później musiałem gdzieś indziej iść. Kurwa, tak chwaliłem grę o tym, że mi to wszystko skipuje, żebym sobie ładnie podróżował szybciutko. Teraz mi każe zadupcać, no. No widzimy się na miejscu pod farmą Bermara. Jak dla mnie widzowie wygląda to jak spalony młyn. Ło, teraz to było głośne. Jak zawiało widzowie, a się wystraszyłem os. No i co, jest też nasza ekipa, jest spora ekipa. Witam serdecznie.
i resztą. Jesteś gotowy na śmierć? Nie. Nie zamierzam dziś umierać. No i wszystko. Widziałeś, ilu ich jest? Ola, gwardzisto, zapominasz się. Każdy z nas jest wart przynajmniej 10 orków. Pokonamy ich. Masz rację. Zaczynajmy. Oby tylko reszta wytrzymała. O kurwa, jaki sztur widzowy nocny. Szkoda, że nie w dzień trochę w sumie. Lepiej by było widać. Ja na przykład prawie nic nie widzę. Jak teraz patrzę. Ktoś ogląda w nocy, to widzi, ale jak ktoś stoi na przykład z telefonem na dworze, no to pozdrawiam serdecznie, bo... O, nic nie widzisz. Spoko, widzu, ja to jest nic nie widzę. No czuję będziemy. Orkusznik najpierw rozpierdalamy. To gdzie jest jakaś epicka muzyka, to powinno by... Kurwa, widzowie. Nie, to nie może być tak, nie, nie, nie. Teraz można grać, widzowie. Mam nadzieję, że delikatnie chociaż słychać tą nutkę. Poczekaj, podgłośnie trochę. Dobra, widzowie, lecimy. Atak na kurwy jebane orkowe. Taki tu gameplay, taki tu soundtrack powinien być, widzowie. Myślę, że mi ściągną ten... O, Eurika zabiłem, to nieważne. Ofiary bez poświęcenia nie ma zwycięstwa. Na orków, kuszniku. Myślę, że i tak będę wam wszystko musiał wyciszać, bo mi ściągną to za prawa autorskie i powiedzą tak, nie ma takiej muzyki. I nie będzie nic nagrane. A nie, w sumie mogę to zmontować później. I zmniejszyć trochę ten. Dobra, co ja się zastanawiam, teraz jest epicki moment strzelania w orków wojowników. A tak, ktoś zginął, ale to nie jest ważne. Ork wojownik. Ork elita, elitarny ork. O dziwo go bije dużo. Kolejny padnięty. O, kolejny poziom. O kurwa. Ktoś tam bije, nie ma to znaczenia. Lecimy dalej. Kurwa, przez rzekę. Unik nad strzałą, koło strzały. Rozpierdalam frajera. Pyk, nad rzeką, skok, jump. Patrzymy, co tu się dzieje, nie żyją ludzie. Nie jest to istotne, bo zaraz nie będą żyli również orkowie. Ork szaman? Chyba już nieżywy ork. Pyk. Pospane? No i elegancko. Teraz będzie spał wieczność. Orkusznik, rozpierdalany. Widzicie? To jest właśnie przykład tego, jak muzyka... Jakbym jeszcze ja się zamknął, to by było w ogóle epicko. Ale tu macie przykład tego, jak muzyka potrafi sprawić, że gameplay jest 1000 razy lepszy niż jest w rzeczywistości. Albo film, albo cokolwiek. Muzyka robi 100% roboty. Więc to nie, ale tak 80. Więc jak macie wykonto, że macie słaby film, to po prostu może popracujcie nad muzyką, to będzie 1000 razy lepszy. Czasem się wydaje, że jest słaby film. Uuu, Eurik? To kto to jest Eurik? A to nas, co wy tu? Co ty robisz, Eurik? Orkowi, elicie, ty. Eurik. Co ty tu kur... Jo się kryńca. No tego to się akurat nie spodziewałem, widzowie. No dobra, bo to nie koniec walki jest. O kurwa, nie mam strzał już. Na miecze, kurwa, zginę za ojciznę Archolos. Dobra, to jest najgorszy pojedynek na świecie. Dobra, ja w ogóle nie umiem w miecz, no. Nie, no pierdolę, jak ja mam z miecza bić tego orka, to mi się już... Ty wstajesz, mój ziomo? Chodź tu, mój ziomo. Jeszcze nie wyczyściliśmy ich, no atak na nich. Co kurwa robicie, ty? Jeszcze nie koniec, panowie. Nie! No właśnie nie do końca, ale dobra. Akurat się muzyka skończyła. No, przynajmniej na jakiś czas. Skoro spotkali się z silnym oporem, dwa razy zastanawiał się nim spróbuj... Jeśli chodzi o ciebie... Escape'em też skipuję, to nie wiedziałem. Grayson dobrze zrobił, zatrudniając cię. Skrzynkę piwa? Cieszę się, że przyjdzie mi mieć takiego kompana.
A, właśnie. A tu chcę kurwa 2000 golda. Byś poinformował Graysona o tym, co tu zaszło. No będzie informacja. A ja muszę się napić. No i wszystko, widzowie. Ja wracam. Tam cię wrócić miałem. Raczej tu nikt nie przeżył, ale jakbym znalazł jakiegoś niedobitka, ewentualnie coś... Poczekaj. Nie myślałem, wiecie co myślałem? Że on wziął drabinę i udał ten jego syn i udał się na dach. Go tam znajdziemy, to było i ciekawe, nie? Bo go nauczyliśmy jak się wspinać, nie? I uciekł przed orkami, to było fajne. Ale może tu znajdziemy kogoś żywego, to jak znajdziemy kogoś żywego i będzie jakaś interakcja, no to wam otrzymie. Jak nie, to widzimy się z powrotem, jak wrócimy na miejsce, bo już 50 minut. Dobra widzowie, a więc jesteśmy w ratuszu miejskim i idziemy porozmawiać, tak? Oddać... Tak, tak, dobrze? To on tu przesiadywał, ten szary syn? Chyba tak. Nie no dobrze, już przez chwilę się zmartwiłem, że otrzymałem odcinek, a to nie tu. Tak, pozbierałem kilka rzeczy z tych orków, nic ciekawego. Idziemy oddać, pogadać z nim i zobaczymy, czy zabierze, będzie chciał nas zabrać do Korinis. Widzisz, mamy wszystko pod kontrolą. Nie ma czego się bać. Pozwolisz, zgodnie tutaj z naszą umową. Muszę omówić pewne sprawy z Marvinem. Inosie, dzięki ci po stokroć. Bałem się, że coś znowu szukam wody, a wody nie ma. Marvinie, w imieniu króla Robara II, dziękuję ci za wierną służbę. Przyjmij tę nagrodę w złocie, jako skromny wyraz wdzięczności. I pamiętaj, to dopiero początek. 1200, początek? Początek? Król niedługo dowie się o tym, co tu zaszło. Muszę zadbać, by otrzymał te informacje w stosowny sposób. Rozumiem, że masz dla mnie kolejne zadanie. Nie, Marvin. Dowiodłeś swojej wartości z nawiązką. Nadszedł czas, bym dotrzymał danego ci słowa. Mój czas na Archolos powoli dobiega końca. Muszę wracać na kontynent. Obiecałem, że wezmę cię ze sobą, ale oferta uległa zmianie. Co proszę? Nie gorączkuj się. Wyruszysz z nami. Gdy dotrzemy do stolicy, zostaniesz wcielony do Gwardii Królewskiej. Zadbam o to, by było to przyjęcie bardzo uroczyste. Być może uda mi się namówić samego króla, żeby nadał ci tytuł. To znacznie więcej niż oczekiwałem. Za to w pełni na to zasłużyłeś. Będę spał znacznie spokojniej, jeśli dołączysz do moich ludzi. Mając więcej takich jak ty w szeregach, bez wątpienia wygramy wojnę. Wiem, że współpraca z poprzednim pracodawcą nie poszła po twojej myśli. Dlatego nie będę czekał na formalności i wręczę ci pancerz gwardzisty już teraz. Opłacało się widzowie robić misję. Noś go z dumą. Pewnie, że tak. Jucie Krinco, pokaz. Giga Warf czy nie Giga Warf? Teraz trzeba go ulepszyć jeszcze. Poka. Co ty mi kurwa za sif dałeś? Dobra, jakiś dopizny ten pancerz, nie będę go wypierdalam to do śmieci. Pierwszego lepszego kowala to sprzedaję. Kiedy wyruszamy? Gdy tylko Huxley uwinie się z ostatnią rzeczą, jaką mam tu do załatwienia. Odblokowane osiągnięcie. Z uwagi na twój konflikt z Volkerem, chciałbym, abyś trzymał głowę nisko i nie prowokował ani jego ludzi. Nadszedł czas twojego odpoczynku. Gdy nadejdzie czas, moi ludzie poinformują cię o konieczności pakowania manatków. No i na koniec, gratuluję, Marvin. Dziękuję, wasza ekscelencjo. Przez parę ostatnich dni pracowałeś dla dobra całego Królestwa Myrtany. Wykazałeś się sprytem, odwagą i troską o ojczyznę. Porozmawiam z Volkerem o sprawie twego brata. Wróć do mnie za jakiś czas, a powinienem mieć dla ciebie odpowiedzi. A to kurwa ciekawe, widzowie. Dobra, odblokowałem osiągnięcie. Osiągnięcie nazywa się Służby Jego Królewskiej Mości. Ukończ wszystkie zadania wysłannika królewskiego. 13,3% graczy odblokowało to osiągnięcie. Ja na dzisiaj wam oczywiście dziękuję. Myślę, że był fajny odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to subskrypcja, dzwonek. No i na dole też masz Instagrama, możesz zobaczyć Rewinda. Właśnie na Twitcha tam streamuję. Tyle, widzimy się w następnym odcinku. A co będzie w następnym odcinku, widzowie? Dymy będą, kurwa. Dymy.